Cześć ziomeczki, kochane, to ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl się kłania. Kolejny zestaw ćwiczeń na wiosło basowe. Tak, na wiosło basowe, na baśkę. Dobra, żeby nie zanudzać was, to tak, przejdziemy do tematu. Wcześniej było ćwiczenie odnośnie palców różnego tego systemu, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, jeden, trzy, dwa, coś tam, prawda? Różne sposoby grania w poprzek, grania wzdłuż i poprzekątne. Zobaczcie, a tym razem chciałbym zrobić troszeczkę bardziej rzeczy skomplikowane, czyli naturalnie warianty też takie ćwiczeń chromatycznych, czyli takich ćwiczeń nie po konkretnej skali, tylko po różnych progach, różne schematy, bardziej takie na rozciągnięcie, czy bardziej na podniesienie skilla właśnie w naciskaniu, w wydobywaniu dźwięków. Oprzecie sobie coś takiego, takie ćwiczenie, gdzie mamy jeden dźwięk na jednej strunie, czyli na przykład mamy tak, cztery palce do dyspozycji i gramy na przykład tak, pierwszym palcem na pierwszej strunie, drugim na drugiej, trzecim na trzeciej, czwartym na czwartej. Mamy takie troszeczkę ćwiczenie bardziej na tą prawą rękę, ponieważ tutaj mamy jeden dźwięk i zaraz po nim musimy zmienić strunę na cieńszą.